Siema wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj zagramy sobie w grę Scary Ugly Face, które na polski przetłumaczyłem jako bardzo obrzydliwy ryj. Szukam dla was gry jakieś do nagrania, wpadło mi to w oczy, ponieważ miało bardzo ciekawy tytuł, jak widać. I dzisiaj przekonamy się, co to jest za gra, czy cokolwiek to może być. No jak widać, rysunki, czyli grafika jest piękna, ponieważ nawet w pęcie tego się nie da zrobić. To jest tak obrzydliwe, że w pęcie tego się nie zrobi. To chyba jest... Nawet nie chcę to myśleć, co to jest. W każdym razie lecimy, idziemy grać. To byli najlepsi przyjaciele, czyli Cedric i Hamish. No to... I chcieli pójść do koledżu, dlatego Cedric dał mu Hamishowi 10 tysięcy tego hajsu. I Cedric chciał odwiedzić właśnie tego, starą swoją mordeczkę Henryka, czegoś tak, już mi się popieprzyły te imiona. Aha, no i mamy do niego dojść, no dobra, no mamy do niego dojść. Niech będzie, możemy sobie skakać tutaj pięknie. Jak widać, wiele możliwości ta gra robi, oprócz tych świetnych dźwięków, jakie są. Nawet nie mam pomysłu, co to może być za dźwięk. Nieważne, tak w każdym razie idziemy dalej. Tu musimy kliknąć, okej, czyli więcej możliwości mamy. Już mamy więcej możliwości, może masz klikać myszką. I mamy drzwi. Knock, knock! Hej, Hamish! Hamish, co tam? Zapisałeś się do koledżu? Nie mam pieniędzy, już nie mam pieniędzy do tej cholery. Cedric, wyjdź stąd. Co masz na myśli? Mam na myśli wypierdzielać z domu! Teraz! Ej, mordo! To on coś przed nami ukrywa. Niech to nie obchodzi, nie powinno ci tutaj być! Stary, to jestem przerażony, o co chodzi? Przychodzę, wchodzę, nieważne czy tego chcesz, czy nie! I wjechał do domu! I lustro! To lustro wygląda obrzydliwie drogo! Tom, 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 tom! Hamish, pożyczyłem ci 100 tysięcy, znaczy 10 tysięcy na college! Czy naprawdę wydałeś tyle pieniędzy, aby po prostu patrzeć na siebie w takim pięknym lustrze? Cedric, wyjdź i biegnij do domu! Nie jesteśmy już przyjaciółmi! You went sleep hard, nie wiem co to znaczy na polski. Poczekaj tylko, aż przynoszę swoje zapałki i benzynę. Boże, nie, jesteśmy mordercami, mamy iść po... A dobra, czyli mamy wrócić się po zapałki i benzynę. Okej, niech będzie. Niech będzie. Gra była stworzona 24 godziny, więc jak widać, no nie może zbyt wiele obiecać. Ale dobra, wracam. Boże, jedyny, co to za ryj jest? Jumping Jabbernose. Jesteś przerażający. Jesteś brzydkim czarodziejem. On jest brzydkim czarodziejem. Wybacz mi, jeżeli powiedziałem coś. Nie wiem, nic. Przepraszam. Za blisko! Już jestem bardzo obrażony! Wstyd! Jak przez ten czas, jak możemy. Masz może zapałki i benzynkę? Okej, będziemy mieli układ z nim, idź na quest dla mnie, a ja ci dam to, czego ty potrzebujesz. Okej. Do you have a name? Sir Face. Wow, ten gość nazywa się Sir Face, niech będzie. Aha, czyli podjęliśmy bardzo trudną, głupio trudną, to full to głupio, hardy, trudną decyzję, Cedricu. Wait, what? Musisz przynieść mi lustro od swojego przyjaciela. Tak będzie, zobaczycie. Czy nazywa się pożar? Rzeczy nie są zawsze tym, na co wyglądają. Czasami potrzebujemy trochę czasu, aby to zrozumieć, tak? Wait, what the fuck happened? Let's back up. No dobra, ale w którą stronę mam teraz iść? Mam teraz wracać się do... Dzisiaj jest noc przed spotkaniem z Hamishem. Udajmy teraz, że jesteś Hamishem. Hamish wraca do domu ze spaceru.
To dziwne, powiedział. Myślałem, że zamknąłem drzwi. Sejf jest pusty. On nie był pusty parę godzin temu. Hami zamknął wszystkie jego pieniądze na college w tym sejfie i z bardzo skomplikowaną kombinacją hasłem, szyfrem i tak dalej. Pomimo tego pieniądze zostały ukradzione. Okej, okay, i coś jest pod łóżkiem. Tutaj był papier, jest papier na podłodze. It was a part of document written in the... Okej, okay, lista imion na dokumencie, adresy, okej. Okay. Czyli Hamish ma odczucie, że tego papieru tutaj nie powinno być w tym miejscu. Co to za papier jest? To był bardzo, bardzo ważny dowodzik, który musiał pukać policji. Czas zadzwonić na 911. Ale ja nie mam telefonu! Złodziej! Cholera! Zostałem nakryty! Wróciłem po ten kawałek papieru! Moje S3, chyba moje napady nie mogą mieć żadnych świadków! A to znaczy... że muszę cię zabić! Jezus Maria, musimy się schować! Uciekaj! Uciekaj, Hamish! I tak lustro zostało. Hamish uciekał przed śmiercią przez parę godzin w lesie i na ulicy i w końcu został dzień, kiedy wrócił do domu z powrotem. Czyli teraz dzwonimy szybko na policję, że jesteśmy okradzeni, okradzeni. Tak, okradzeni. Zostaliśmy z jakąś kryminalną grupę. Nie wiem, czy go zgubiłem, bo jestem w domu jakimś super lusterkiem, który pozostawił. Najprawdopodobniej ukradzione było. Proszę przyjechać jak szybko się tylko da. I właśnie puka do nas Cedric. Cholera jasna. To był Cedric. A co, jeśli złodziej wciąż jest wokół domu z naładowanym bronią? Co jeśli policja przyjedzie i pomyślą, że Cedric to jest złodziej? Cedric tu nie może zostać, jest w poważnym niebezpieczeństwie. Hamish pomyślał i przed tym, jak otworzył jego drzwi. Otworzył. Siema, Hamish, co tam? Zapisać się do koledżu? Nie mam już tych pieniędzy. Cedric, uciekaj stąd. Co masz na myśli? Po prostu uciekaj, idź do domu! Szybko! Znaczy to, co już w sumie tłumaczyłem, więc on już... Coś przede mną kryjesz? Nieważne, nie powinno cię tutaj być. Jestem przerażony, wchodzę, czy tego chcesz, czy nie. I zobaczył lustro i on pomyślał, że my to kupiliśmy za nasze pieniądze. Są sobie te parów, to są to... Czyli czarodziej spowodował, że on się cofnął. And that's why I'm here, there you have it. The whole story. Czyli całą historię mamy, tak? Twój przyjaciel nigdy nie poszedł sprzedać i kupić ciężko zarobionych pieniędzy na jakąś głupią zabawkę. Teraz, czy nie pomyślałeś, że spalenie go domu to było bardzo głupią decyzją? Tak, to było bardzo... kind of extreme. To było bardzo ekstremalne, to nie będzie dobre tłumaczenie. To było bardzo... to było takie bardziej, bardzo głupie, bardzo takie... złe zachowanie, tak? Troszeczkę, ale Hamish nie jest... oczywiście... Nie tłumaczyć mogę. Blameless. No to czyste, on też ma coś na swoim sumieniu, tak? Jest też winny... przez jego wybór. Więc teraz na pewno biegnij do niego i z nim pogadaj. I gave you what you needed. Guidance. Aha, czyli teraz my mamy to, co dostaliśmy od niego. Also, I gave you tons of matchsticks and... Aha, czyli mamy całe zapałki i benzynę. Dzięki, Sir Face'ie. Dziękuję, że na ciebie wpadłem. Twoja twarz jest przerażająca, ale jesteś naprawdę fajny. Nie bierz wszystkiego at face value. Czyli co, nie oceniaj książki po okładce? Tak to chyba to będzie dobre tłumaczenie. Zawsze jest więcej pod powierzchnią. Albo the sear face. A co, że pod... Aha, zawsze jest więcej pod twarzą, tak? Co? To bolesne. Kabaj!
Pa, Sir Face! Dzień dzisiaj było dziwnie. Dobra, wszystko fajnie. Znowu jesteśmy przyjaciółmi. Wszystkie sprzedaje sobie wszystkie zapałki ten na pieniądze. Złodziej został złapany do końca życia. A Sir Face? A, i to wszystko w tej grze! Czyli gra pouczająca, żebyście nie oceniali książki po okładce, żebyście dali się komuś najpierw wytłumaczyć najlepiej, albo posłuchali się kogoś, a nie od razu wyciągali niepotrzebne wnioski. Wnioski, tak, dobrze powiedziałem. Z jakichś rzeczy, które po prostu zobaczycie i nawet nie przemyślicie tego wszystkiego. Jeżeli komuś ufacie, to wiecie, że nigdy nie zrobiłby, czyli w większości przypadków, czegoś, aby stracić to wasze zaufanie. I tutaj było tak samo przy Hamriku i Cedriku. Nie, Hamriszu. Hamrisz i Cedrik, tak. Że Cedrik źle ocenił Hamisza. Hamisz, nie Hamrisz, tylko Hamisz. Chyba tak. Któreś właśnie z tych imion. I żebyście nie oceniali książki po okładce i w ogóle, bo pamiętajcie, że wszystko może być jeszcze inną sprawą, tylko ktoś po prostu nie mógł wam coś powiedzieć, bo się bał o wasze bezpieczeństwo. Tak więc nigdy nie róbcie zigły widły. Z igły nie róbcie. Nie róbcie. Znaczy, z igły widły, ale chodzi mi, że z czegoś takiego małego nie róbcie czegoś gigantycznego. Tak jakby ktoś nie rozumiał tego powiedzenia. I to było na tyle w tym odcinku. Bardzo pouczający 12-minutowy filmik. Ja mam nadzieję, że się zobaczę z wami jutro w kolejnym filmiku. I cóż, mam dla was jedną fajną grę. Przygotowaną, mi się wydaje, że ona jest fajna. Tylko będę musiał jeszcze nagrać. Ale zapowiada się fajnie, więc możecie na to czekać. Ja sobie żegnam, siemanko, peace.